Skusza Redeko. www.redeko.pl. Wyższa Szkółka Jazdy, Nauka Jazdy Konnej, Jazda Konna w Zastępie to tylko pierwsze trzy propozycje rekreacji na Partnicach, a jest ich zdecydowanie więcej. Ludzie korzystają z tego całymi garściami i o to chodzi. Jesteśmy najmocniej funkcjonującą rekreacją we Wrocławiu i ta kwota, ta jakby cyfra aż mnie przeraża, ale jest to 900 osób, które jesteśmy w stanie przyjmować w ciągu tygodnia i prawie tyle osób przyjmujemy. Jeżdżą u nas studenci, jeżdżą u nas dzieci ze szkół podstawowych, jeżdżą u nas dzieci już od trzeciego roku życia, szkoły podstawowe, licea, dziadkowie, rodzice, po prostu zrobiło się takie duże zainteresowanie, co nas bardzo, bardzo cieszy. Bo w naszej rekreacji można znaleźć nie tylko taką regularną jazdę konną, ale przede wszystkim kontakt ze zwierzęciem. To jest to, czego uczymy, nie tylko siedzenia na koniu i tak zwanego wożenia tyłka, tylko po prostu tej komunikacji, tego kontaktu, oczekiwania na reakcję, odpowiedzi, także mamy bardzo ciekawą ofertę. Podstawą jest jednak nauka jazdy. Ten pierwszy krok oczywiście także można postawić na wrocławskim torze. Trzeba się jednak szybko zapisywać, by złapać najbliższy termin. Jesteśmy dosyć obleganym ośrodkiem, więc utworzyliśmy system zapisów przez internet, żeby ułatwić klientom, bo żeby nie było problemu z dodzwonieniem się do nas. Także można dzisiaj wejść online, zobaczyć sobie, kiedy jest wolne miejsce, wrzucić sobie po prostu to jakby do koszyka, jak w sklepie internetowym, zapłacić i przyjść na zajęcia. Czasami trzeba troszeczkę poczekać, ale nie są już to takie jakieś bardzo długie terminy, także czasami się zdarza, że z dnia na dzień wolne miejsce jest, także zapraszamy. Oferta rekreacyjna zmienia się tak, by klient był zadowolony. Jest kilka nowych propozycji na torze. Joga dla jeźdźców, czyli tak naprawdę w tych zajęciach mogą uczestniczyć też te osoby, które nie jeżdżą, ale jeżeli chodzi o jeździectwo, musimy tutaj mówić o świadomości własnego ciała, żeby wiedzieć, w jaki sposób ułożyć nogę, w jaki sposób ułożyć rękę. Joga właśnie tego uczy. Oprócz samej jogi mamy też takie fajne 30-minutowe zajęcia, które się nazywa się to lekcja równowagi dla osób początkujących, gdzie ćwiczymy na dużych gumowych piłkach. I tam naprawdę można bardzo poznać swoje ciało i zobaczyć, jak się jest nierozciągniętym i jak mało tej równowagi się ma, a przecież równowaga na koniu to podstawa. Mocnym punktem Partynic są szkolenia, które prowadzą wybitni trenerzy. Trzeba sięgać po wiedzę, tak? Ta wiedza jest potrzebna bardzo. Ściągamy trenerów, mogę dzisiaj powiedzieć, z całego świata. Ściągamy od trenerów behawiorystów, nurtu naturalnego, po klasyków, po westernowców, także oferta jest dosyć szeroka i każdy coś dla siebie znajdzie. Pierwsze informacje dotyczące szkoleń w nowym roku właśnie teraz w Sport Game. Bardzo duże nazwisko, które u nas się pojawi już drugi raz, to będzie Gerd Hoichmann, 16-17 marca przyszłego roku. Wróci do nas oczywiście również Gyula Mesaros, węgierski trener, wróci do nas Małgorzata Morsztyn. Pojawią się nowe nazwiska, będzie wykładowca Stowarzyszenia Prohibico Bono Jakub Ciemnoczołowski, bardzo, bardzo ciekawa postać, to będzie zupełnie coś nowego i przyjedzie do nas ze Stanów, z Kalifornii, założyciel, twórca ruchu Cowboy Dressage, Eitan Bethalachmy, szkolenie planowane jest na październik przyszłego roku. Także będzie się działo, na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Szczegóły oferty rekreacyjnej na stronie internetowej toru. Nowe centrum Skusza Redeko. www.redeko.pl.